Yo, yo, yo! Dzisiaj nagrywam odcinek ze stadionu. Pierwsza wizyta. O, już nie pamiętam od kiedy. Pewnie od zeszłych wakacji. Dzisiaj w planie 8x400. W takim trochę szybszym tempie. Pewnie około 3 minut na kilometr będzie wchodziło. Przerwy na zadaniu to 200 metrów truchtem. Zadanie typowo na wytrzymałość szybkościową. Dawno tego nie robiłem. Na papierze trening wygląda dosyć łatwo. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Jedziemy. Zaczynam od rozgrzewki w Cloud Stratusach. No, jeden z moich ulubionych butów. On Running na pewno mega uniwersalny. Zdarzało mi się też biegać mocne zadania na stadionie w tych butach. No ale dzisiaj wykorzystuję tylko do rozgrzewki. Na zadanie główne wjeżdżają boomy. No i zobaczymy, jak się lata po przerwie. Rozgrzewka skończona, 6 km easy, zmieniam teraz buty i jeszcze 3 razy 100 przebieżka i lecimy zadanie. Jeszcze przepinam sobie stryda. Żeby prawidłowo wykonać trening, mam ze sobą bidon Vitargo. Jeszcze 11. Jest dobrze. Uzupełniam płyny po treningu, w trakcie trochę nie było czasu, żeby się napić. Ogólnie bardzo fajne zadanie. Latałem w okolicach 3 minut na kilometr. Wychodziło między 1.11, 1.13, więc spoko. O pierwsze koty za płoty. Fajnie się trochę przepalić i popracować na wyższych prędkościach. A tym bardziej, że sezon coraz bliżej, trzeba podkręcić tempo, wyrobić tę wytrzymałość szybkościową, żeby potem szybko biegać w triatlonie. Taki jest główny zamysł, a dzisiaj też nogi nie były najświeższe po wczorajszym długim rowerze i dzisiejszym pływaniu na nogach. Czułem, że są takie lekko ciężkie, ale bardzo dobrze to przypomina
już trochę bieganie w triatlonie, to zmęczenie, jakie mnie czeka podczas zawodów, więc wszystko się zgadza. No a jeszcze wam opowiem o butach. Dzisiaj leciałem całe zadanie w Cloud Boom Echo. No, moje ulubione buty startowe od On Running. Buty na pewno na szybsze treningi. Lubię tą wersję, ma trochę większą amortyzację niż poprzednie. Do tego płytka karbonowa sprawia, że to odbicie jest naprawdę dynamiczne. Jest ta faza lotu. No i zaoszczędza się te kilka watów. W zeszłym roku robiłem nieoficjalne badania, ale porównywałem buty On Running tylko i wyszło, że te są najszybsze. Tam o kilka watów od Stratusów, których też bardzo lubię trenować. Myślę, że polecam każdemu, kto się szykuje od dystansu sprinterskiego do dystansu Ironmana. Te buty są naprawdę bardzo uniwersalne i dostosowują się do każdego dystansu, mam wrażenie. Oczywiście dzisiaj wszystko też było kontrolowane za pomocą stryda. Oprócz prędkości jest to też dobra informacja. Na mocy trenuję też na rowerze. Tam to ma trochę większe znaczenie, bo jednak jak się jeździ na trenerze, nie można tutaj porównać prędkości, a tak to jest wszystko jasne, jak mamy tą moc. No, na bieganiu wykorzystuję w celach informacyjnych, patrzę, jak te wykresy się zmieniają z biegiem tygodni, miesięcy. No, na razie jestem w takiej fazie, powiedzmy, budowania formy biegowej, do szczytu jeszcze daleko, ale no na razie ta moc kręci się wokół jak 4,5 wata na kilogram. W sezonie mam nadzieję dobiję do piąteczki. Dzisiaj to by było na tyle, zostawcie łapki, komentarze i subskrypcje, dawajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania, chętnie odpowiem na temat treningu, odżywiania i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. See ya.